Liga Mistrzów za nami, ale dziś działy się rzeczy równie wielkie. Grała Liga Konferencji, grała Liga Europy. 8 meczów, 4 fanatyków piłkarskich w studio i wy w kanale sportowym. Bądźcie z nami przez najbliższe kilkadziesiąt minut. Rozbierzemy sobie na czynniki pierwsze to, co się wydarzyło dziś wieczorem. W gronie następującym Artur Wichniarek. Dobry wieczór. Damian Gąska. Dobry wieczór. Czyli taka jawna opcja niemiecka po prawej stronie. Tomek Lipiński. Dobry wieczór. Opcja włoska. Ja będę tutaj starał się po prostu rozdzielać te piłki między wami, panowie. Ale staraliśmy się oglądać wszystkie mecze na tyle, ile to się dało, bo to jest czasami nierealne. Tym bardziej, że działo się dzisiaj naprawdę sporo. Mamy jeden wielki... chyba tak to trzeba nazwać, Tomek, szok, bo Liverpool przegrywa u siebie z Atalantą aż 0-3. Wynik, którego absolutnie byśmy przed meczem sobie nawet nie wyobrazili w najśmielszych snach. Chowo jedyny zespół włoski, którego nie oglądałem. Obejrzałem, było co oglądać. Przemęczyłem się z Fiorentiną i skoncentrowałem swoją uwagę na San Siro, natomiast tutaj tylko docierały do mnie 1-0, 2-0, 3-0. Ale to cię uspokoję, będziemy mieli gościa, który widział ten mecz, bo nawet go komentował i nam opowie, co tam się też wydarzyło. Panowie, wiem, że grał Bayer, ale nie tylko o Bayerze dzisiaj będzie, to od razu wam muszę powiedzieć. Natomiast... Ale może warto, żeby było dużo o Bayerze, gdyż Bayer wygląda na drużynę, która zmierza absolutnie po pełną pulę w tym sezonie. Nie tylko po tym, co zgarnie na krajowym podwórku, ale obserwując ich też w tym meczu dzisiejszym, wygląda na to, że chyba żadna drużyna Szabiemu, Alonso i jego ekipie nie jest w stanie się postawić. Stawiają się do 80 minuty, ale później pękają. Bayer jest nieprawdopodobny, Artur, w końcówkach meczów, po 80 minucie, po 90 minucie. Przy stanie 0-0, jeszcze sobie rozmawialiśmy oglądając ten mecz, że Bayer lubi strzelać gole właśnie po 80 i w doliczonym czasie i po 90. I dzisiaj co się wydarzyło? Najpierw gol po 80, a potem jeszcze... Ale wiesz co, jeszcze tylko dodam, zanim oddam głos Arturowi. Jest nowy rekord, bo Bayer Leverkusen miał dzisiaj 76 kontaktów z piłką w polu karnym przeciwnika. Jest to rekord od początku sezonu 2016-17, kiedy akurat tego typu dane są zbierane, więc no to też pokazuje, że oprócz tych goli strzelonych w końcówkach, napierał Bayer Leverkusen, no i wypracował sobie te akcje zakończone później już dwoma golami. To zanim Arturowi oddamy głos o Bayerze, to Tomek, chciałbym zacząć mimo wszystko od tego meczu Milanu z Romą, bo to też było takie spotkanie, które jawiło nam się jako jeden z hitów tego wieczoru. Czy to był hit, który dowiózł, czy to był hit, który zostawia jednak spore rozczarowanie? Nie, myślę, że to był taki mecz, który niewiele się różnił od meczów między tymi zespołami w Serie A, że tak jakby prestiżu akurat rozgrywki faza ćwierćfinałowa Ligi Europy specjalnie nie dodała. Myślę, że znów będzie sporo po tym meczu, niestety jak to we Włoszech, wokół takich kontrowersji, na które będą zwracali głównie uwagę w Milanie. Bo myślę tutaj o tym pierwszym golu i to był taki gol obarczony. Wiadomo, że tak generalnie no tak nie powinno się tłumaczyć, no bo jest rzut rożny po akcji obarczonej spalonym prawdopodobnym Lukaku, który mknie tam po skrzydle, dośrodkowuje, jest strzał, broni Maniau i piłka wychodzi na rzut rożny, ale wydaje się, że ta akcja powinna zostać przerwana ze względu na spalonego. Zresztą za to żółtą kartkę dostał, obejrzał Stefano Pioli za te protesty. No idzie dośrodkowanie Dybali z rzutu rożnego i tak jak w derbach, czyli tylko z drugiej strony i na główkę trafia do Gianluca Manciniego. Zresztą w ogóle to był taki czwartek dla piłkarzy z imieniem Gianluca. Gianluca Scamacca i Gianluca Mancini. No i jeszcze jedna kontrowersja to już doliczony czas gry, kiedy jest z kolei dośrodkowanie z rzutu rożnego Milanu. I wprowadzony w samej końcówce Tammy Abraham nie trafia piłką w głowę, tylko piłka trafia go w rękę, która była tak troszkę oddalona od ciała. Nie była, także widziałem takie karne. Głównie w lidze włoskiej to są strasznie skrupulatni. I nie za bardzo godzę się z tymi karnymi, dlatego akurat się ucieszyłem, że pan Turpin... Tym razem nie tak, ale myślę, że w Milanie to będą na ten fakt bardzo oburzeni. Ale podobała mi się Roma ze względu na to, jak wychodziła, jak zdobywała przestrzeń. Jak dobrze grał tyłem do bramki Romelu Lukaku, na którym można było oprzeć grę, jak rozsądnie rozgrywał Paulo Dybala. Może tych sytuacji nie było za wiele, ale tam Manią parę razy musiał się wykazać. No na razie wszystko wychodzi, no, Daniel. Ale masz wrażenie, dlaczego tak się dzieje? Bo myślę, że De Rossi chce grać bardziej ofensywną piłkę niż, myślę, i nie tak zachowawczą jak Mourinho. De Rossi po prostu ich...
pozwoli wyjść z oblężonej twierdzy. To nie tak jak, że Muriemu, że wszyscy są przeciwko wam, sędziowie, kibice, nie wiem kto, dziennikarze i wy musicie tylko zacisnąć zęby i walczyć przeciwko całemu światu. Tylko De Rossi powiedział, świat jest dobry, a wy grajcie w piłkę. Okay. Po prostu, bo umiecie grać w piłkę. I pewnie z naszego punktu widzenia taki minus w przypadku zmiany trenera, no to jest Daniel De Rossi postarzył tę Romę. On odszedł od tej młodzieży, ale ja też mam taką teorię, że dla Mourinho ta młodzież typu Zalewski, Bowe, jeszcze paru innych takich wychowanków, chłopaków powiedzmy między tak 19 a 21 rokiem życia, to było potrzebne raz, żeby pokazać działaczom, no ja nie mam kim grać, muszę stawiać na młodzież. Ale wiesz, ale ten Bowe się bronił. Tak, tak, no ale powiedzmy teraz gra Paredes na jego pozycji i też się broni. Też się broni, który miał parę takich może więcej niż kilka miesięcy, ale też już nawet więcej niż jeden klub, w którym zawodził. Ale w tej Romie naprawdę się broni. A dwa, to ta młodzież była taką tarczą ochronną dla Mourinho przed kibicami, że no co, będziecie gwizdali na taką Romę, skoro ja wam tutaj wychowanków z akademii wprowadzam. No nie, no nie godzi się wprost. Ale finalnie zobacz, Tomek, że tak zerkamy sobie na te cztery dzisiejsze spotkania w Lidze Europy, no i to jest jedno z dwóch spotkań, że to może się odwrócić, no bo ten wynik jest no taki, ta gra, tak, oczywiście tak, też tak. Starcie wewnątrzkrajowe, więc no, będzie podobne napięcie, może nawet większe niż na tym dzisiejszym spotkaniem, więc na Stadionie Olimpijskim w Rzymie za tydzień no możemy mieć jakąś odmianę, bo kiedy popatrzymy czy nawet na ten Leverkusen, od którego zaczęliśmy, 2-0 może nie jest jakimś wynikiem, który powala na ziemię, no ale ciężko mi sobie wyobrazić, że przełamią ich w rewanżu w Londynie, no już nie wspominając o tym Liverpoolu, od którego rozpocząłeś, no bo tutaj odwrócę. Panie Wanie, Liverpool nigdy nie mówi, że Liverpool czegoś nie mówi. Ja byłem, słuchaj, ja skomentowałem, Artur. Ja skomentowałem jeszcze będąc w Polsacie, słuchaj, skomentowałem mecz na Camp Nou, gdzie dostali w łeb trójkę i rewanż później na Anfield miałem okazję. A teraz właśnie nie masz rewanżu na Anfield. Okej, okay, to jest jedyna ta różnica, tylko jakość Liverpool w dalszym ciągu pozwala im może nie, no na pewno myśleć o tym, że jeszcze mogą powalczyć. Oni na pewno to zrobią. Na pewno. Także powiedz, wygrać mecz na wyjeździe w rewanżu 4-0 na wyjeździe, no to jednak jest nie, ogromna możesz, sztuka. Możesz zrobić 3 i będzie dogrywka. O Liverpoolu jeszcze pogadamy. Wracając do tego meczu Milanu z Romą. Nikola Zalewski całe 90 minut na ławce rezerwowych. Tak, plus doliczony czas gry. Plus doliczony czas gry nawet. Zdziwiony, że nie dostał szansy nawet na kilkanaście minut? No na to się zanosiło, także no... Stawka idzie w górę i teraz widzę, że De Rossi już tak nie rotuje i wie, że bardzo mu zależy na tym, żeby też ten, wydaje się, że krąg drużyn, które wystąpią w następnej edycji Ligi Mistrzów, już w tej fazie takiej ligowej, a nie grupowej, się powiększy we Włoszech do 5, czyli to już nie trzeba walczyć o pierwszą czwórkę, czyli Roma w lidze już też ma ten margines powiększony, żeby do tej pierwszej piątki się załapać. No, a jednak włożenie do trofeum i powiedzenie, nie tylko Mourinho przynosi puchary dla Romy, tylko ja również mogę i to myślę, że jest spore wyzwanie. W sumie, Tomku, to chyba Bayern Monachium musiałby wygrać Ligę Mistrzów, żeby ten chyba ranking przełamać, prawda? Chyba już. Już nie? Już tak mi się wydaje, że teraz to... Też zależy też od... Nawet jeżeli Leverkusen by walnął Ligę Europy, a Bayern Ligę Mistrzów, to chyba nie. Bo generalnie dwa zespoły w tym rankingu pierwsze mogą wystawić 5 zespołów i w tym momencie Włosi są na pierwszym miejscu i chyba Niemcy z Anglią tam, drugie, trzecie. No i wydaje mi się, że Włosi to właściwie po tych dzisiejszych wynikach, bo zwłaszcza po tym zwycięstwie Atalanty, to nawet nie wiem, czy już sobie tego piątego miejsca nie zaklepali, a w każdym razie to już wydaje się być tylko i wyłącznie formalnością. No ale dla De Rossiego ta liga, zresztą myślę, że na tej, im dalej jesteśmy w danych rozgrywkach, to i Puchar Konferencji staje, tak jak Mourinho zbudował przecież swoją legendę na Pucharze Konferencji, to jest taki też taki alibi dla każdego, no jak to, no przecież trofeum jakieś możemy zdobyć. Zatem także Zalewski, no w tym momencie musimy się pogodzić, że to jest zawodnik taki 14, 15, kiedy jest zdrowy jeszcze Spinazzola, dobrze wygląda El Shaarawy na tych skrzydłach. Tam jest taka pewność. Zmiana systemu gry też oczywiście.
czyli przejście na czwórką w defensywie, to też postawiło Zalewskiego w trudniejszej sytuacji. No i... Ale wiesz, ale z kolei, ale na początku była mowa, że przejście na czwórkę ułatwi Zalewskiemu, tak? Że będzie bardziej ofensywnie. Że będzie bardziej ofensywnie, że on jednak ma te swoje, tak? Że na początku nawet go wystawiał nie na wahadle czy na skrzydle, tylko trochę też nam spróbował go do środka i tak dalej. Bo w tej ofensywie zrobiło się ciasno raz, że na nieszczęście dla Zalewskiego Dybala jest zdrowy. No tak. I Dybala gra właściwie też prawie wszystko. Do bardzo dobrej dyspozycji doszedł człowiek, który u Mourinho grał bardzo przeciętnie, bardzo obniżył loty, a jest w końcu reprezentantem Włoch, czyli Pellegrini, Lorenzo Pellegrini, który też strzela sporo ważnych goli. Także o skrzydłach powiedziałem, o tych takich ofensywnych skrzydłach. Czyli zrobiło się ciasno, zrobiło się naprawdę, naprawdę ciasno i trzeba po prostu powiedzieć, że przegrywa rywalizację. Przegrywa rywalizację i trenera bronią ci zawodnicy, którzy grają, jak i bronią wyniki. Tutaj nie ma się o co kłócić. Na czacie jest opinia Żiru i to pudło z metra w poprzeczkę ułatwiło sytuację Romie w rewanżu. To też była końcówka. Tak. To była końcówka meczu i ta bramka mogłaby troszeczkę zmienić jednak te rywalizacje. No taki mecz rzeczywiście kręcący się wokół remisu, ale z takim większym oddechem, rozmachem przyjemnie mi się oglądało Romę. Dlatego też nie uważam, żeby Roma tutaj cokolwiek ukradła, chociaż wokół tych kontrowersji pewnie ocena tego meczu też powinna się zakręcić. Atalanta przegrała z Fiorentiną, potem przegrała z Cagliari. Dzisiaj wygrywa na Anfield z Liverpoolem. Tak, nie było żadnych argumentów na to, że dzisiaj takim wynikiem może to spotkanie się. Ale wcześniej pokonała Napoli 3-0. Takie Napoli na wyjeździe. Takie odradzające się. Takie, już nie takie Napoli słabe jak za Mazzariego. Tylko wygrała, też pokazała fajne. Atalanta to jest naprawdę kawał zespołu. To jest kawał zespołu. Trudno tam, akurat dzisiaj gwiazdą okrzyknięty będzie Gianluca Scamacca. To tak swoją drogą, to też jest paradoks. Nie sprawdził się w Premier League. Tak? Gdzieś tam w tym West Hamie, który dzisiaj oglądaliśmy, który tam ustawił autobus we własnym polu karnym Leverkusen. No to Scamacca tam się nie sprawdził, został odesłany do Włoch. To jest na niego też Włosi patrzą z wielkimi nadziejami, bo cały czas szukają takiej rasowej dziewiątki do reprezentacji Włoch. No i na pewno Scamacca jest jednym z kandydatów. Ja kiedyś na niego powiedziałem, oglądając go jeszcze w Sassuolo przed wyjazdem do Anglii, że dla mnie to jest biały Mario Balotelli. Może mniej utalentowany, ale który ma lepiej poukładane w głowie. Że warunki fizyczne odpowiednie, siła odpowiednia, strzał znakomity. Bardzo dobrze ułożona stopa, bardzo dobry strzał z dystansu. Jak na środkowego napastnika to wcale nie jest takie oczywiste. Zatem mu kibicuje. On groźnie wygląda, też taki chłopak, wytatuowany, taki łobuziak, ale to jest porządny gość. Wielki chłop. Tak. A to jest 95. Tak, ale to jest, nie jest, ale taki na napastniczek. To jest taki raczej. To jest taki koń. No i te tatuaże faktycznie. No. Ale zastąpił tego też, przyszedł tutaj, żeby zastąpić Hojlunda, czyli nie byle kogo. I widać, że ten Gasperini ma też jakiś sposób na napastniku, bo przecież zrobił napastnika dużej klasy z Duwana Zapaty, z Kolumbijczyka. Później z tego Hojlunda z 17 milionów, jego cena podskoczyła w ciągu jednego sezonu do 75. I w tym Manchesterze United daje radę chłopak, a myślę, że będzie dawał bardziej. No i teraz właśnie jest ten Scamacca, który kto wie, na Euro. Wszyscy mu życzą, żeby był tą dziewiątką. Nawet De Ketelaere się tam trochę obudził. Przecież w Milanie był kompletnym niewypałem, a tu nawet tam parę bramek strzelił. I teraz dzisiaj też asystował przy tej bramce drugiej, a Scamacca, ta druga bramka niby prosta, ale jednak technika uderzenia tej piłki to nie jest takie, proste w pewnym biegu, na jakimś zmęczeniu. Zagrać tak perfekcyjnie, uderzyć tak płasko, Ale pod kątem Euro, to o czym ty, Tomek, mówisz, czyli dużo analogii między Niemcami a Włochami z tą dziewiątką, poszukiwaniem tej dziewiątki do reprezentacji, bo to może być w przypadku jednej i drugiej reprezentacji, ten turniej już niedługo, więc na te rozgrywki, które patrzymy, te drużyny, które są daleko w europejskich pucharach, one kreują takich zawodników, bo my tutaj nie szukamy na przyszłość, tylko na tu i teraz, tak, bo Euro jest lada moment i możemy mieć w przypadku obu tych reprezentacji bardzo nieoczywistych zawodników, na których byśmy nie wpadli jeszcze kilka miesięcy temu, którzy wyjdą
w wyjściowych jedenastkach w dwóch poważnych reprezentacjach. Tu i teraz połączymy się z człowiekiem, który oglądał ten mecz, komentował spotkanie dla Viaplay. Michał Gutka jest naszym gościem. Cześć Michał, witamy ciebie. Od razu pytanie, co się wydarzyło z perspektywy Liverpoolu, bo mówimy o tym, że Atalanta ostatnie mecze ligowe miała słabe, a tutaj przyjeżdża na Anfield, pakuje trójkę, jest absolutnym faworytem w rewanżu. Cześć, dobry wieczór panowie. Co się wydarzyło? No, widać było, że Atalanta po prostu była perfekcyjnie do tego meczu przygotowana. Atalanta poza tym, że oczywiście Liverpool miał swoje sytuacje i znowu raził nieskutecznością, i to jest w ogóle opowieść na osobną historię, to Atalanta od samego początku tego spotkania pokazała Liverpoolowi, że może nie będzie tutaj narzucać swoich warunków gry, ale łatwo dzisiaj Liverpool miał nie będzie. I te pierwsze minuty, wejście, taki agresywny doskok do Liverpoolu już pokazywały, że Atalanta nie przyjechała się na Anfield położyć, nie przyjechała tylko po jakiś wynik, który daje nadzieję przed rewanżem, tylko po prostu po swoje. Były dobre sytuacje w zasadzie od samego początku. Już do przerwy to prowadzenie było jednobramkowe i to Liverpool oddał więcej strzałów, ale Atalanta miała strzały lepsze, celne, bardziej jakościowe. W zasadzie do przerwy to Kevin Kelleher, bramkarz Liverpoolu, zawalił tę sytuację, kiedy przepuścił piłkę po strzale z Kamaki. Wybronił dwie trudniejsze sytuacje, a nie popisał się przy tej najprostszej i od tego momentu w zasadzie Liverpoolowi przestało się w tym meczu wszystko układać. I znowu, oglądając Liverpool, miało się takie wrażenie, że o ile to jest drużyna, która w Premier League naprawdę świetnie odrabia straty, ma najwięcej punktów zdobytych właśnie z pozycji drużyny przegrywającej, strzela najwięcej goli w doliczonym czasie, w ostatnich kwadransach i tak dalej, to jest w ostatnim czasie widoczne w grze Liverpoolu taki pośpiech. Kiedy coś się nie układa, to nie ma tego kontrolowania meczu, takiej mowy ciała, nawet piłkarzy, którzy sobie myślą, ok, dostaliśmy cios, ale za chwilę to my ten cios kontrujący wyprowadzimy, tylko widać po ich grze, że im się zaczyna spieszyć, że wkrada się niechlujstwo, pojawiają się błędy i dzisiaj te błędy też się namnożyły w defensywie. No i słuchałem tutaj przez kilka ostatnich minut waszej dyskusji o Skamadze. No piłkarz, który w West Hamie, nawet jego konkurent wtedy dogrywa w ataku, Mikel Antonio, który prowadzi sobie taki podcast w czasie wolnym, w tym podcaście powiedział jeszcze o wtedy swoim klubowym koledze, że on u Davida Moyesa przepadł, bo nie pracował w defensywie. No dzisiaj nacharował się w obronie Skamaka niemiłosiernie, dał tej drużynie bardzo wiele i jakby nie patrzeć, przeżył swój najlepszy wieczór w Anglii, mimo że już w tej Anglii na co dzień nie występuje. Artur tutaj tonuje nastroje, mówi, że Liverpoolu absolutnie skreślać nie należy i o tym wiemy, historia to pokazywała, ale czy ty po tym meczu widzisz jakiekolwiek punkty zaczepienia, żeby snuć tę argumentację, że Liverpool jest w stanie w ogóle to odrobić, doprowadzić do dogrywki, może nie wiem, wygrać 4-0 w jakichś kosmicznych okolicznościach? Nie skreślałbym Liverpoolu. Zupełnie bym Liverpoolu nie skreślał. Bardzo ci dziękuję. Tym bardziej, że widać było już dzisiaj te większe posiłki z ławki rezerwowych. Nie wszedł Trent Alexander-Arnold, ale jego kreatywność, umiejętność tego poruszania się w strefie środkowej z pozycji prawego obrońcy, to jest taki aspekt, którego Liverpoolowi znacznie brakuje pod jego nieobecność. Wrócił Diogo Jota. No dzisiaj, tak mówiąc kolokwialnie, zrzucał rdzę dopiero. To był kwadrans. Kilka w ogóle takich kanciastych strzałów głową, co zawsze jest przecież atutem Diogo Joty i to będzie piłkarz, który w perspektywie tygodnia powinien być w lepszej formie. No Liverpool po prostu znowu zawiodła skuteczność. Gdyby Liverpool do przerwy strzelił gola lub dwa, gdyby do przerwy był remis, ten mecz układałby się później już zupełnie inaczej dla drużyny Jurgena Kloppa, ale słychać po prostu z wypowiedzi piłkarzy Liverpoolu, że oni chcą dla Kloppa wygrać jak najwięcej w tym sezonie. Że Liga to jest oczywiście cel numer jeden, ale w Lidze Europy to też byłoby takie piękne spięcie klamrą, gdyby się udało sięgnąć po trofeum, bo ten, przypomnijmy, pierwszy jeszcze niepełny sezon pracy Jurgena Kloppa zakończył się awansem do finału w Bazylei. Wtedy Sevilla, eksperci od tych rozgrywek Liverpool pokonali, ale to już był taki początek, taki zaczyn tego wielkiego Liverpoolu i wydaje mi się, że na takiej też euforii, motywacji dla trenera, oni na pewno do Bergamo nie pojadą tylko na wycieczkę pogodzeni z losem, tylko będą próbowali ten dwumecz odwrócić. Zobaczymy, co pokażą w międzyczasie w lidze, w weekend mecz z Crystal Palace, ale tak jak mówię, Liverpool ma do naprawienia problemy ze skutecznością, bo to jest zespół, który w tym sezonie w Premier League strzela dużo goli, tylko Arsenal ma ich więcej, ten współczynnik goli oczekiwanych Liverpool wypracowuje największy, ale według skuteczności przekładania tych szans na gole, tej procentowej skuteczności, to jest ekipa ze środka stawki i to widać. I też mówiłem o tych zawodnikach, którzy wracają. Nawet Klopp mówił przed tym meczem, że musi być ostrożny z wprowadzaniem ich do gry, ale timing jest wręcz idealny, bo
były takie sygnały, że no, czy Alisson, który dzisiaj jeszcze nie stał w bramce, ale już trenuje z zespołem, czy Jota mogą w tym sezonie nie wrócić. Oni wrócą i za każdym razem, kiedy dzisiaj Kelleher, który w zasadzie przy dwóch golach się nie popisał, a za każdym razem, jak były przebitki na Alissona, to można było odnieść takie wrażenie i dojść do wniosku, że Alisson by te piłki wyłapał w zęby. Że z Alissonem w bramce Liverpool mógłby stracić dzisiaj jednego gola i wtedy mówilibyśmy o trochę innej, o trochę innych nastrojach, zupełnie innych w ogóle, zupełnie innych argumentów byśmy szukali, więc jeżeli w rewanżu Alisson będzie gotowy do gry i nie będzie defensywa popełniała błędów i poprawi się skuteczność dużo tych warunków, no to Liverpool może jeszcze ten dwumecz odwrócić. Liverpoolu absolutnie bym, tak jak mówię, nie skreślał. Mecz nie jest rozstrzygnięty, no chociaż muszą się wspiąć na bardzo wysoką górę. To jeszcze na poparcie waszej tezy, w którą ja nie chcę wierzyć. Ciężko w nią wierzyć. I dodanie jeszcze argumentu właśnie do waszej teorii, to powiem, że kiedy te zespoły, no to był ten taki sezon po pandemii chyba, kiedy jeszcze mecze odbywały się przy pustych trybunach, spotkały się w Lidze Mistrzów, wtedy w fazie grupowej, tylko grały odwrotnie, najpierw Bergamo, później na Anfield. No to w Bergamo 5-0 dla Liverpoolu, a na Anfield 2-0 dla Atalanty. Czyli powiedzmy jakiś taki wynik zbliżony Atalanty do dzisiejszego. Klopp z Liverpoolem, tu mi oczywiście Mati wysłał takiego screena, że w 43 meczów u siebie w europejskich pucharach za kadencji Kloppa przegrali 5 meczów u siebie. Mhm. 2 z Atalantą, raz z Interem, raz z Atletico Madryt, 2-3 i z Realem. Także nie przegrywają często, no ale zdarza im się. Ale przegrywają z Atalantą. Ale z takich meczów na takim wyższym poziomie, oczywiście pewnie zaraz na czacie ktoś znajdzie inne przykłady odwrócenia takich wyników, ale no, mi najbardziej utkwił w pamięci, kiedy była Liga Mistrzów i Juventus przegrywał u siebie z Realem. 0-3, kiedy był ten fantastyczny gol przewrotką Cristiano Ronaldo. Rewanż na Santiago Bernabeu i robi się gdzieś tam w okolicach chyba, nie wiem, 50 czy 60 minuty 3-0 dla Juventusu. I taka... Ale to jeszcze najlepszy to był przez Simone i Cristiano Ronaldo. Ale to było u siebie. No, ale mówię o tych meczach, o tych odrabiach. Słucham? Liverpool-Barcelona nie szukają. No tak, to nie było u siebie, oni nie przegrali tak, u siebie. Tutaj mówię właśnie, że gospodarz przegrywa pierwszy mecz u siebie 0-3, później Juventus jako gość jedzie na Santiago Bernabeu, prowadzi długo do liczonego czasu gry 3-0 i tam wtedy rzut karny podyktowany i Cristiano Ronaldo strzela i Real przechodzi, także no... To taki scenariusz mi się jakoś... To tak. Michał, na koniec, ile pieniędzy byś postawił na to, że Liverpool odrobi straty? To będzie najlepsza weryfikacja. Pewnie jest duży kurs, więc można się nieźle obłowić. Czyli złotówkę, 5 punktów. Nie, złotówkę nie. Nie za grubo, ale to nie wiem, ja nie jestem jakiś w bookmacherce obrotny, więc nie wiem, ile to jest dużo, ile to jest mało, ale co, 50 zł to byłoby dużo? Dużo chyba. Przy tym kursie pewnie 50 zł nie dużo, ale mógłbyś dużo wygrać. Dobre wakacje, Michał. Michał, bardzo ci dziękujemy. Mówię, że wierzę w ten Liverpool, więc mówię też, że rzadko gram, więc czemu nie położyć akurat takiej kwoty? Ja w ten Liverpool jeszcze rzeczywiście w rewanżu wierzę, ale muszą też dać argumenty po drodze w lidze, że są kroki we właściwą stronę. No i z jednej strony właśnie Klopp mówi, że timing jest idealny, tych piłkarzy, którzy wracają do zdrowia, ale to też nie będą piłkarze gotowi jeszcze na 100%, więc to są te ewentualne rzeczy, które mogłyby mnie tu wstrzymywać. Ale mówię, Liverpoolu nie warto skreślać. Nie ma zasady goli na wyjeździe, więc tutaj Liverpool ma wszystko jeszcze w swoich rękach, ale Atalanta naprawdę mi zaimponowała. To nie będzie dla Liverpoolu nawet maksymalnie na 200% zmotywowanego. Szansa łatwa do wykorzystania. Michał Gutka, Viaplay, bardzo dziękujemy za ten raport. Stawiaj, chłopie, stawiaj, bo te 50 zł to może być dobrze zainwestowane 50 zł. A widzisz, bo my tutaj... Dzięki. Słuchaj. Michał mówi o tym... Dziękuję bardzo. Bo my się w tej kwestii, zobacz, Artur, nie zgadzamy, bo Michał mówi o tym, że muszą potwierdzić się, ty mówi o Liverpoolu, że muszą potwierdzić teraz ligę, żeby później podejść z innej, już z innego stopnia do tego rewanżu w Bergamo, bo tak oglądając spotkanie, nie zgadzaliśmy, mówiąc o kursie, sobie rozmawiając o Lidze Mistrzów, nie zgadzaliśmy się
się z tym, że liga musi się przekładać na europejskie puchary, bo ja jestem zdania, że niekoniecznie, że faktycznie to może być odrębne podejście zawodników i mogą zawalić ligę, mogą zawalić w sobotę spotkania, wyjść w środę czy we czwartek i pozamiatać z o wiele wyżej notowanym rywalem czy zdecydowanym faworytem. No tak, zrobiła Atalanta. Ale tak, a ty się znowu pogadaliśmy o Lidze Mistrzów i mówiłeś, że jednak no, piłkarz sobie nie wybiera tego, kiedy zagra dobrze, a kiedy źle. No i wiesz, no tutaj jakby jest ta różnica zdań między nami. No wiesz co, no jest różnica zdań, ale akurat dyskutowaliśmy na temat Bayernu Monachium. Tak, ale tego, ja to staram tego, się przełożyć zagrali, na Ligę Europy. Jak zagrali z Arsenalem, ale jeżeli spojrzymy na to, no to faktycznie jakby twoją... No moje jakby jest podejście twoje, takie, twoje że może to być odrębne, do tego wiesz. Pokazała też Atalanta, która przegrała dwa mecze ligowe, prawda? Nie, jeden ligowy, jeden pucharowy. Jeden ligowy, jeden pucharowy. No to tak jak ja mówię. Jedzie na Anfield i wygrywa z tam 3-0. Tak? I wracając jeszcze do tego rewanżu, że ten rewanż oczywiście to będzie, no to jest Mission Impossible, pewnie ósemka, no z Tomem Cruise'em, pewnie zaproszą go na to spotkanie, bo jednak patrząc na to, jak dzisiaj te bramki też padały, chociażby ta druga i później, no to jednak Atalanta ma zawodników do tego, żeby tą kontrę wyprowadzić i kontrę skuteczną wyprowadzić. Tak? Tak. I to jest fakt. Dlatego tutaj nie dosyć, że musisz odrabiać, no to jednak musisz zagrać perfekcyjnie musisz zagrać. No bardzo długo na zero z tyłu, tak? No bo... Jedyna szansa, że ten Alisson wróci wtedy jeszcze na rewanż. Tutaj Alisson, ale wiesz, że Kelleher on broni długo i broni dużo i dobrze broni. To nie jest zawodnik, którego ja bym dzisiaj wskazał palcem, że on jest winny porażki takiej, a nie innej, bo to, że przy jednej bramce się nie popisał może, ale to nie był jakiś klops kompletny, tak? No teraz mówiąc, że nagle wróci Alisson, będzie super. No, z tym bramkarzem Liverpool jeszcze do meczu z Manchesterem 2-2 był na pierwszym miejscu w Premier League. Prawie stworzyłeś, jak często w angielskich mediach jest gra słów w angielskich dziennikach, powiedziałeś Klops, mogą być Klop. Tak jak Artur tutaj. Powinieneś pracować ewidentnie w The Sun. Zobaczmy statystyki tego spotkania. Tak to wyglądało w liczbach. Liverpool-Atalanta. Posiadanie piłki po stronie Liverpoolu, sytuacje bramkowe po stronie Liverpoolu. Strzały celne już po stronie Atalanty. Bo rzeczywiście Liverpool dużo strzelał, ale to nie były konkrety, Tomek. No ja tego meczu nie oglądałem, mogę tylko bazować na tym, jaką znam Atalantę. No Atalanta to nie jest tiki-taka, to nie jest zespół, który jakoś tam specjalnie lubi utrzymać się przy piłce, to jest raczej futbol bezpośredni. Patrząc po ilości podań Atalanty tego, to widzimy, kto grał tiki-taki. Tak, ale Włosi są zachwyceni, piszą o historycznej nocy, tak czytam La Gazzetta dello Sport teraz tak na gorąco, że super skamakka i Pasalicie zatopili Liverpool, zatem oni właściwie no nie wierzą w jakąś remontę wielką. My się załamywaliśmy, jak Raków przegrał, nie? Tak, właśnie duża różnica, prawda? Jaki ten Raków. Tylko, że tam wtedy... Atalanta przegrać, teraz Raków wyjdzie na rynek Częstowej i powiedzą halo, nie było aż tak źle. Trzech osiemnastolatków. A to zapytam was inaczej w takim razie. Już przechodzę do tego meczu Bayeru, który został wygrany przez Leverkusen 2-0. Kto jest dzisiaj faworytem, waszym zdaniem, do wygrania? Moim zdaniem Leverkusen i to nie tylko dlatego, że... Do wygrania całego pucharu. Nie dlatego, że sympatyzuję i zawsze wspieram niemiecką piłkę klubową bez względu na to, jakie to są rozgrywki, jaki to jest puchar. No to wydaje mi się, że drużyna, która ma taką serię, 42 spotkania bez porażki, 37 zwycięstw, tam jest 5 remisów, no najprawdopodobniej w przyszłą niedzielę o 17:30 zamykają kolejkę Bundesligi, na której Artur będzie mecz z Werderem Brema, więc raczej Werder im już się nie postawi, to nie będzie pierwsza drużyna, która w tym sezonie pokonam. Wiesz, co może się wydarzyć, że podniosę paterę. Powiem jubel! Ale tego ci życzę. Ale tak całkiem poważnie, to w niedzielę około godziny 19:30 pewnie Bayer Leverkusen dokona czegoś historycznego i zdobędzie mistrzostwo Niemiec, więc już rozgrywki w Niemczech dla nich będą zakończone. Oczywiście później te jeszcze 5 spotkań im zostanie i będą mogli się tylko i wyłącznie skupić na tym, co w
Lidze Europy. No, rewanż już za tydzień. Jeszcze 25 maja zagrają w finale Pucharu Niemiec. Tam drugoligowe Kaiserslautern, więc też nie wydaje mi się, że... Z Tymkiem Płaczem. Z Tymkiem Płaczem zapewne w składzie, więc też nie wydaje mi się, że to będzie ekipa, która im się postawi. Także oni mi wyrastają na tego faworyta. No też patrząc na to, jak grają. No, to, o czym mówiłeś, Adam, na samym początku. No, mistrzowie końcówek. Gole po 80 minucie dzisiaj zaliczone. Gole po 90 minucie w czasie doliczonym już kilkanaście, chyba 11, odhaczone. Ja jeszcze bym zwrócił uwagę na to. Xabi Alonso reaguje rewelacyjnie na to, co dzieje się na boisku. On w 76 minucie wprowadza takich dżentelmenów jak Jonas Hoffmann i Wiktor Bonifay. To strzela gola, Jonas Hoffmann i Wiktor Bonifay. Także ja asystuję Hoffmann, Bonifay. Tak, także Hoffmann, takie MVP tego spotkania. On jeszcze wcześniej miał, Artur, kilka strzałów. Jeden groźny był, na pewno wcześniej, jeszcze przy stanie 0-0. O, więc... Ale na pewno to, co gdyby te zespoły spotkały się na finale, nie chcę tutaj... Atalanta i Bayer? Tak, to uważam, że to są zespoły, które przede wszystkim mają świetnych trenerów. Tak jak Xabi Alonso, to mówi się, że to jest ta schodząca gwiazda i nieprzypadkowo, nawet jeśli zostanie ten rok i później za dwa lata będzie w Realu Madryt, co pewnie taki scenariusz ilu z nas widzi, no to Gianpiero Gasperini, myślę, że obok Carlo Ancelottiego, to z tych trenerów takich, którym bliżej może nawet już do 70 niż no takich po 60 grubo, no to jest ciągle świetna energia, świetne pomysły. Zupełnie inna sytuacja oczywiście niż w Realu, bo jemu tę Atalantę stale rozkradają, wykupując oczywiście za ogromne pieniądze kolejnych zawodników i po tym sezonie też tak będzie. Nie wiem, takiego Kup Minersa chociażby, to lada moment rzeczywiście albo Premier League, albo któryś z bogatszych klubów włoskich wyrwie, a nie tylko jego. Jest to świetny człowiek, bardzo kontrowersyjny, który... No właśnie, bo są różne opinie, że on nie jest łatwym człowiekiem, no nie jest do współżycia, prawda? Bo jest typem dyktatora i pewnie... Trudniej byłoby mu sobie poradzić z piłkarzami o większym ego w wielkich klubach. Czyli Uli Hennes raczej do niego nie będzie dzwonił. No nie, ale no, naprawdę jest to gość, którego trzeba docenić. Trzeba docenić, bo wykonuje świetną robotę i w tej Atalancie pracuje tyle lat, ma tam carte blanche i z tej Atalanty, która zanim on przyszedł, to zawsze było takie miejsce od 10 w dół, to z nim ten zespół nie spadł poniżej chyba 6 miejsca, tak mi się wydaje. No cały czas właściwie w pucharach, a włącznie z Ligą Mistrzów. No tak. Zobaczmy sobie liczby tego meczu. Bayer Leverkusen, West Ham. 2-0 to oczywiście wynik, w samej końcówce te gole padały, natomiast Bayer miał przewagę w tym spotkaniu. No te sytuacje bramkowe, to jest miazga. No zobaczcie na statystykę sytuacji bramkowych, tam jest, no nie ma czego zbierać. Strzały celne, ale tylko jeden strzał celny West Hamu. W podaniach to nie jest pomyłka? Nie, to był błąd chyba. No, musi być to chyba niemożliwe. To znaczy akurat West Ham grał aż naprawdę głęboko cofnięty. Wiesz, głęboko cofnięty, ale... No właśnie. Ale w podaniach, panowie, było 761 do 276, więc no, i tak ogromna przewaga, ale no... Tam chusteczki brakuje, ale to wciąż przewaga Bayeru nie ulegała wątpliwości i mam takie wrażenie, że gdyby ten mecz zakończył się 0-0, to West Ham mógłby naprawdę iść do kościoła i dziękować za to. Albo do Łukasza Fabiańskiego zrobić pielgrzymkę, albo bo Łukasz Fabiański długo utrzymywał przy życiu West Ham, bo i w pierwszej połowie miał chyba ze 4 takie poważne strzały z dystansu i poważne interwencje. Później Patrick Schick, wyciągnięcie sobie pod poprzeczką Fabiana. No, sam Sołczek jeszcze z linii wybijał. Dokładnie, tak, jeszcze uratował Fabiana, później Sołczek, no nie, ale jak powiedzieliśmy, po 80 minucie Bayer Leverkusen wrzuca wyższy bieg i załatwia spotkanie. To wiecie co? Mamy człowieka, który z perspektywy West Hamu nam wytłumaczy, jakie są szanse jeszcze młotów i czy w ogóle są na awans, na przejście Leverkusen. Wojtek Papuga jest naszym gościem. Cześć Wojtek, witamy. West Ham, zespół, który coś wie o wygrywaniu, choćby z poprzedniego sezonu, jeżeli chodzi o europejskie puchary. Natomiast trafił bardzo źle w losowaniu. Na Bayer Leverkusen nikt nie chciał trafić. Czy ty widzisz jeszcze jakiekolwiek szanse dla West Hamu na to, żeby odrobić straty? Będzie rewanż u siebie, będzie rewanż w Anglii. To jest jakiś argument. No tak, z przebiegu meczu West Ham mimo wszystko, mimo że stracił dwie bramki w ostatnich 10 minutach, to jednak tak trochę, nie chcę mówić, że może być usatysfakcjonowany, bo oczywiście z tego przebiegu spotkania Bayer zasłużył na zdecydowanie większą wygraną i taką wygraną w rozmiarach, że ta kwestia awansu już powinna być po pierwszym meczu definitywnie zaklepana. Natomiast na pewno drużyna Moisa jest w stanie odrobić te straty. Na pewno, jeżeli zagra na 100% i ciut więcej, jeżeli byłby, czy będzie do dyspozycji ewentualnie Jarrod Bowen, bo to jest piłkarz, który w tym sezonie gra no najlepsze miesiące w karierze. Natomiast powiem wam szczerze, że West Ham no, w tym sezonie miewał już większe kryzysy, notował serię kiepskich meczów. Były mecze, gdzie
Rywal no, był zdecydowanie lepszy i też przegrywał te spotkania oczywiście bardziej wyraźnie, jeżeli chodzi o sam wynik, ale tak zdominowanego West Hamu w tym sezonie to ja sobie nie przypominam nawet w starciach, nie wiem, z Liverpoolem, Manchesterem City czy z Arsenalem, z którym zresztą potrafili nawet wygrywać przecież na Emirates 2-0, a tutaj był dosłownie mecz do jednej bramki. Pamiętajmy, że dla West Hamu to jest też taki moment w tym sezonie, że oni wcale nie mogą być pewni gry w europejskich pucharach, nawet patrząc na ligę, bo tam ta sytuacja w tabeli jest taka, że co kolejkę przetasowania na pozycjach między pozycją 7, 8, 9 się zmienia i tutaj West Ham w każdym meczu no, musi walczyć o punkty, o to, żeby odpierać ataki, czy to Manchester United, no, który jest co prawda w tej chwili wyżej, ale chociażby takich zespołów jak Newcastle, jak Brighton, jak Chelsea. No ma doświadczenie oczywiście ta drużyna w wygrywaniu meczu w europejskich pucharach w takich właśnie fazach jak ćwierćfinał, półfinał. No, natomiast Leverkusen jest w takim gazie. Widać, że to jest drużyna, która w tym sezonie chce przejść do historii niemieckiego futbolu, zdobyć tą potrójną koronę. No jest naprawdę blisko tego, bo liga ma już praktycznie wygraną. Puchar Niemiec wydaje się, że tutaj zdecydowany faworyt oczywiście z Kaiserslautern. No i co? No długo tutaj oczywiście West Ham w tym meczu trzymał się. Długo Łukasz Fabiański utrzymywał przy życiu drużynę, ale takie jeszcze chyba myślę dwie statystyki oddające to, jak Bayer w tym meczu dominował, a których chyba nie było na tej grafice chwilę temu. To jedna taka, że wyobraźcie sobie, że Bayer Leverkusen, a może przetoczyliście tą statystykę, bo też was, przepraszam, nie słuchałem od początku. Bayer Leverkusen w tym meczu miał 76 kontaktów z piłką w polu karnym West Hamu. Tak, Damian mówił, tak. To jest niesamowity wynik. No i też chociażby taka statystyka, że przecież w pierwszych chociażby 20 minutach meczu Granit Xhaka miał więcej kontaktów z piłką niż cały West Ham. No cóż, no, Leverkusen potwierdziło wysoką formę. Mimo wszystko byłem ciekawy, jak się spisze drużyna Xabiego Alonso na tle przedstawiciela Premier League, bądź co bądź najlepszy chyba w tej chwili ligi na świecie. No ale tutaj Leverkusen nie pozostawiło złudzeń. No i chciałoby się tą drużynę po prostu dalej oglądać. Wojtek, na kolejnych etapach. Jest jeszcze pytanie na koniec czatu. Czy ty jesteś u nas na zapleczu? No bo piszą, że jesteś na zapleczu kanału sportowego na tym green screenie. Potwierdzamy, że go tutaj nie ma, prawda? Nie. Jestem na Wodonicza jeszcze. I tutaj się schowałem do takiej kanciapy i no wygląda to jak wygląda. Ale ten sam malarz był widać. Malarz ewidentnie ten sam. Wojtek, szanse procentowo West Hamu na awans, na odrobienie tych strat z Leverkusen. Jakie dajesz? 25%. A Liverpoolu? Wojtek, a Liverpoolu? Nie. Liverpoolu nie. Myślę, że będą w stanie wygrać ten rewanż. Witam w drużynie. Odrobić, ja też. Że nie dajesz szans, nie dajesz szans Liverpoolowi? Daje szansę na wygraną, ale nie na odrobienie trzech bramek i awansu do następnego. Wojtuś, i ty przyjdziesz mnie? Tak, to rozumiesz, że tak. On nie wiedział, wiesz? Inaczej by odpowiedział, gdyby wiedział, jakie masz zdanie, ale no, już wpadło. Wojtek, dziękujemy ci bardzo za to łączenie. Dzięki. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. No Wojtek, brutalny dla Liverpoolu. Natomiast, no... Albo to po takim meczu ciężko nie żyć, wiecie. Albo realny. No właśnie, no. Patrzy na to bardzo trzeźwo. No, bo... Wiesz, Adam, tutaj Leverkusen wygrywa dzisiaj 2-0 z West Hamem, ale już nawet nie patrząc na tą statystykę, no bo statystyka nie gra, chociaż ona potwierdza to, co my widzieliśmy w tym spotkaniu. Naprawdę, patrząc na... No, obserwujemy z Arturem praktycznie no, wszystkie mecze Bayer Leverkusen w tym sezonie, we wszystkich rozgrywkach. No naprawdę ciężko będzie ich ugryźć. I po tym, co zobaczyłem w pierwszym spotkaniu, no nie mam tutaj... No ale zobacz jednak, jeżeli już napomniałeś o tych wszystkich rozgrywkach... Co, o Karabachu chcesz powiedzieć? No tak, o Karabach jednak w dwóch meczu postawił się niesamowicie mocno. Niesamowicie mocno. Wiesz co, mówiliśmy o tym, że między 80. i 90. minutą mają 10 szeregów bramek. Między 90., czyli w doliczonym czasie gry 11 bramek. To jest 21 bramek. To jest naprawdę ponad chyba 8 albo 9 spotkań, które oni byli w stanie w końcówce wygrać z tym Karabachem. Pierwszy mecz bardzo wyrównany. Bo tam Arturku, też... ja na to zerkam tak, że każda drużyna, albo prawie każda, czy to na turnieju mistrzowskim, czy w całych rozgrywkach, tak jak tutaj w Europejskim Pucharze w Lidze Europy, musi mieć jakiś kryzys. I dla mnie to był właśnie kryzys tego sezonowy. No Bayern, to był kryzys Bayernu, ale właśnie o to mi chodzi. No. O to mi chodzi, że często drużyny przeżywające kryzys no właśnie dużo tracą. A Bayer Leverkusen jest tak silny w tym sezonie, że to właśnie była objawa ich kryzysu, który przetrwali z rywalem niżej notowanym. Dali radę, przeszli dalej i mam nadzieję też, no bo, ale wydaje mi się, że już teraz w tej stawce mocnych ekip, no tutaj Bayer Leverkusen będzie rozdawał karty.
A ten Hoffman was zaskoczył? Artur, ciebie zaskoczył ten Hoffman? Mnie Hoffman zaskoczył tym, jak dobrze wkomponował się w Leverkusen, bo to jest zawodnik Czyli z Gladbach. Czyli zaskoczył cię na początku sezonu, bo teraz to już tak, nie. Tak, na początku sezonu, później złapał trochę taki mały kryzys, ale on faktycznie był taką jedną z głównych tej części układanki. Taki reżyser trochę. Reżyser, ale bardziej grający na tym prawym skrzydle. Mm. Bardzo fajnie funkcjonował z Wirtzem, bardzo fajnie funkcjonował z Boniface'em. Potem trochę słabsze momenty, ale to, że on w piłkę potrafi grać, wiedziałem, ale nie byłem przekonany, że on po tylu latach spędzonych w Gladbach, że on odchodząc stamtąd jest w stanie wejść na wyższy poziom grania. Ale to nie jest tylko przypadek, przez wiele tygodni. Po 30 roku życia to nie jest jakiś młody. Tak. To nie był oczywisty transfer. A jednak Xabi Alonso widział coś w nim, czego być może nie wykorzystywali do końca w Gladbach. Oczywiście on był reprezentantem Niemiec, tak? I on z tej Borussii Gladbach był powoływany. Także wielu widziało też fachowców w tym, że on ma potencjał, tak? Ale tylko Xabi Alonso siedział w tym Gladbach. Zobacz, ten Xabi Alonso ma rękę do tych piłkarzy, bo to nie tylko Hoffman, bo my dzisiaj też w trakcie oglądania tego spotkania z Arturem sobie analizowaliśmy grę Tacha. On oczywiście nie jest wirtuozem w środku defensywy, ale Tach w pewnym momencie, grając w Leverkusen jeszcze nie pod wodzą Xabiego Alonso, naprawdę były momenty, że fatalne i wydawało nam się, że nie, w ogóle nie dojeżdża na poziom bundesligowego klubu, który ma walczyć o najwyższe cele. Dzisiaj Tach, nie powiedziałbym, że jest najlepszym defensorem w Europie, bo byłaby to gruba przesada. Dzisiaj też w kilku momentach nie jest też demonem szybkości, też w takich sytuacjach, kiedy mu ucieknie sprytny zawodnik rywala, ma problem, żeby go dogonić. Ale jak w tym meczu na początku. Tak, oczywiście. Tak. Ale tak, dzisiaj to jest gość, który jest pewniakiem u Xabiego Alonso, który też został zbudowany przez tego trenera i to jest najpewniej zawodnik, którego zobaczymy na Euro w wyjściowym składzie reprezentacji Niemiec na środku defensywy. Podejrzewam, że z Rüdigerem, że tak to będzie wyglądało. Więc tutaj Xabi Alonso i w przypadku Hoffmana, którego dzisiaj zachwalamy, czy Tacha i pewnie jeszcze kilku innych piłkarzy Leverkusen wprowadził na level wyżej. Otworzę tylko krótko nawias i nawiążę do tego, co na San Siro pojawia się pierwsza wypowiedź Stefano Pielego i oczywiście co jest? Gol dla nich nieprawidłowy. Zagranie Abrahama to powinien być rzut karny. Musiał. No tak. Musiał dorzucić coś do pieca. Musiał. A wracając do Leverkusen, do tego, bo zawsze jakby, jeżeli zespół wygrywa, to często się mówi, samograj, tak jak Bayern Monachium, jak Bayern wygrywał, to nie potrzebują trenera, prawda? Jak już nie funkcjonuje, to jednak ten trener. To trener, tak? Do zwolnienia. A nie zawodnicy. I zauważcie, co się wydarzyło, bo jednak historia Leverkusen z ostatnich, przypuśćmy, trzech sezonów jest też niesamowita, bo przychodzi Sawane w którymś momencie do Leverkusen i bardzo fajnie wchodzi w ten zespół. Wchodzi w zespół i on z nimi chyba robi miejsce promowane Ligą Mistrzów. Tak, prawda? Wtedy Ligą Mistrzów. Tak. Ligą Mistrzów. I wszyscy wydaje się, wow. Jest trener, jest Leverkusen, może to być naprawdę mocny zespół. Kolejny sezon, po tym, gdzie awansowali do Ligi Mistrzów, oni w tym sezonie bronią się przed spadkiem. Zwolniony Sawane, przychodzi Alonso, który... Mówiłeś o Tachu, o Tapsobie, o Kosunu i o wszystkich. Tak. On wszystkich ich miał w tym zespole, prawda? Ten Sawane. I był z nimi w strefie, walczył o utrzymanie w Bundeslidze. Przychodzi Alonso i z tych zawodników, którzy byli niepewni w swoich interwencjach, Tach stracił miejsce w reprezentacji Niemiec i tak dalej. Poprzez swoją wizję futbolu, poprzez być może też rozmowy indywidualne, poprzez to, że on niejednokrotnie, i są zajebiste filmiki na Instagramie, kiedy on, prowadząc trening, wielokrotnie przerywa trening i grę treningową i pokazuje zawodnikom sam, on jako zawodnik, jak mają rozwiązać sytuację na boisku, czysto piłkarsko, czyli on im pokazuje to. Nie mówi, nie rysuje im na tablicy i wielu mówi, to jest nie do zrealizowania, tak? Co on tam nam pisze, prawda? Co on tam nam gryzmoli tym flamastrem, tak? A on wychodzi na boisko i mówi, zobacz, tak to masz zrobić. Tak to może być zrobione. Filmik, gdzie Grimaldo uderza po stojącej piłki rzut wolny, tak? I uderza go tak, że bramkarz łapie do koszyczka, i podchodzi Alonso i mówi, słuchaj, musisz uderzyć jeszcze bardziej, ona ta noga musi opadać na piłkę. Podchodzi Grimaldo, Chociaż jak ja zerkam na piłkarzy Leverkusen, to faktycznie zbudowanie Tacha, naprawdę nie uwierzyłbym, gdyby ktoś mi powiedział, że z gościa, który był
drewniany, mówiąc delikatnie. Nie wiem, co robił w reprezentacji Niemiec w tamtym momencie w takiej dyspozycji. No była totalna mizeria, więc nie było z kogo wybierać, więc jeździł tak na te zgrupowania kadry. Fatalny w Leverkusen, jeszcze słabszy w reprezentacji Niemiec. Dzisiaj patrzę na Tacha, podstawowy defensor i możemy się zachwycać jego grą. Panowie, żeby domknąć dyskusję o Lidze Europy, bo jeszcze też o Ligę Konferencji sobie zahaczymy. Jeszcze jeden mecz nam został i też są niemieckie wątki, tak ukłon do panów, bo tak, Roger Schmidt, szkoleniowiec Benfiki. Benfica wygrywa dzisiaj z Marsylią 2-1. Pierre-Emerick Aubameyang strzela bramkę dla Marsylii, jest liderem klasyfikacji strzelców w tym sezonie. Łącznie tych bramek w Lidze Europy ma już 34 w 59 występach. Doskonała statystyka i bardzo ważny gol dzisiaj, bo gdyby Marsylia przegrała już 0-2, to myślę, że ta Benfica byłaby jedną nogą w półfinale. Teraz te losy jeszcze cały czas się będą ważyć, ale wiecie co? Ta Benfica jest dla mnie fenomenem, bo tak, w lidze przegrywają właśnie prawdopodobnie już mistrzostwo ze Sportingiem. No, ostatnio przegrali 2-1, tak? Tak, i odpadli z nimi też w pucharze. To też popieram, to potwierdza moją tezę, Artur. No, że w lidze było słabo, teraz to jest... Nie, no słabo nie, oni są na drugim miejscu. No dobrze, ale w lidze portugalskiej, no ta rywalizacja jest mistrzostwo, tak? Tak? I tego mistrzostwa prawdopodobnie nie będzie, nie wygrają też pucharu, bo odpadli właśnie z tym, że Sportingiem. Ale... Może Benfica, może tak niedoceniona trochę Benfica. Bo mówisz tak tutaj w kontekście już wygrania całych rozgrywek. Nie, są zbyt niestabilni w tym sezonie. Potrafisz, że oni przegrali wczoraj Sportu piątkę? No ja to pamiętam w Lidze Mistrzów, jak grali z Realem Sociedad San Sebastian. 5-0 Sportu potrafili przegrać. W 20 minutach 3-0. Tak, no, to na początku marca. Tak, San Sebastian faktycznie tam była, no, tam była 30 minut była miazga. Tam były chyba dwa nieuznane jeszcze gole, a już było 3-0. Dokładnie. No więc jakby patrzeć na stabilność w całym sezonie, no to do Leverkusen nikt nie ma podjazdu. Tak, mówimy o tych mocnych ligach top 5. No ale wydobył na pewno Schmidt Benfica ze sporych opału, bo tak patrzyło się oczywiście pod tym kątem nawiązania do pod względem takiej estetyki gry, do poprzedniego, kiedy, no tak, kiedy tak, wszyscy tak się zachwycaliśmy w Lidze Mistrzów. I też tam wtedy była ta długa passa też, tak, bez tak, porażki. Tutaj ten początek był rzeczywiście katastrofalny. Występ w Lidze Mistrzów bardzo, bardzo słaby. I tak myślę, że te ostatnie dwie kolejki może trochę zatarły obraz i pozwoliły utrzymać się w tych europejskich pucharach. Ale tak patrzyłem też trochę na ten mecz ze Sportingiem, przegrany 2-1, tam w doliczonym czasie stracili tego drugiego gola. No to jakiegoś tam dramatu nie było, no ale to na pewno jest inna Benfica niż ta piękniejsza niż poprzednia. Tym bardziej trzeba zauważyć, z kim grała, bo Olympic Marsylia do pewnego momentu sezonu naprawdę wyglądał dobrze, ale ostatnie pięć meczów to są porażki. Cztery mecze, dzisiaj piąty mecz porażka, także to też nie jest dzisiaj zespół. Okej, no Benfica ma oczywiście potencjał, ma jakość, ale wydaje mi się, że są lepsze dzisiaj zespoły w tych ćwierćfinałach, które dla mnie są bardziej pewnymi zespołami. Ja byłem na tym pierwszym meczu Benfiki ze Sportingiem w Lizbonie. Pierwszy mecz pucharowy na José Alvalade. Sporting na tle tej Benfiki wyglądał jak zespół z absolutnie najwyższej półki. Aż się dziwiłem, jak ta Benfica była słaba. I rzeczywiście Roger Schmidt w tym kryzysowym momencie jeszcze ją troszeczkę tutaj zmotywował na tyle, że z tą Marsylią dzisiaj byli blisko wygrania 2-0. Tylko wiesz, oni w tym rewanżu półfinale Pucharu 2-2 ze Sportingiem. Tak, nie był jakiś, wiesz, ale... to nie był jakiś w pierwszym meczu 2-1. Tak? Nie oglądałeś tego rewanżu. Nie oglądałem. To 2-2 ze wskazania na Sport. No i też chyba już mamy następcę Jurgena Kluppa, tak? Bo już ponad jest dogadany 3-letni kontrakt. No. Człowiek w ogóle... 38 lat chłopak. Nie? Słuchaj, on w ogóle ma... Rozmawiałem po tym właśnie meczu wygranym przez Sporting z Benfiką w pucharze, z kibicami Sportingu, z takim tam brygada się nazywają, taka grupa kibicowska, ciekawi ludzie bardzo. I pytałem ich o tego Rubena Amorima, no bo on ma przeszłość w Benfice. Tak jest. To się nie zdarza często, żeby przechodził z Benfiki do Sportingu. I oni byli bardzo nieufnie do niego nastawieni na samym początku, ale po tym, jak ten Sporting zaczął grać za jego wodzy, oni już mówią, my już nie pamiętamy, że on był w Benfice. Nas to już nie interesuje, że on był w Benfice, on jest nasz, i jest naszym człowiekiem, nieważna jest przeszłość. A widzisz, ty mówimy, że mamy... Jeżeli sobie odkupujesz winy z tego, że grałeś dla największego wroga, no to znaczy, że coś potrafisz i potrafisz sobie zjednać. My mówimy, że tutaj, że może mamy już następcę Jurgena Kloppa. My tak z Arturem uknuliśmy taką tezę w trakcie oglądania tych spotkań, że... Wiesz co, ja tak oglądałem, ja nie wiedziałem, że ja tyle rozmawiałem. Ja zamiast oglądania, ty mówisz tak, tu teza, to tam, to tam. Ty masz... Ogólnie się okaże, że ja nic nie widziałem. Ty się... Nie, ty właśnie... Ja będę opowiadał.
Są kwity na ciebie, ale zobacz, jaką masz po... Jeszcze paczkę chipsów zdążyłem zjeść. To już ja tego nie chciałem zdradzać, no zjadłeś to zjadłeś. No ale widzisz, poczęstowałeś, zjadłeś, ale tak już wracając do tematu. Mówimy, że być może mamy tutaj już następcę Jurgena Kloppa, tak rozmawiając z Arturem sobie myślimy, że to była jednak mogła być zasłona dymna z tym, że Jurgen Klopp będzie ten rok przerwy odbywał po pracy w Liverpoolu, bo wydaje nam się, że mogą być telefony z niemieckiej federacji i mogą być bardzo poważnie zainteresowani, żeby pan Jurgen Klopp trochę wcześniej skończył urlop i zajął się reprezentacją, bo pewnie Nagelsmann będzie przez Rudiego Fellera namawiany, no ale jego jednak ciągnie do piłki klubowej, więc tutaj nie wykluczamy tego, że jednak Jurgen Klopp jakieś rozmowy podejmie. Dzisiaj w Lidze Konferencji było kilka polskich meczów. Fenerbahce grało w Pireusie. No i tam mieliśmy dwóch Polaków. Było tak ciekawe. Heze w zespole Olympiakosu. Ja to tak nie zauważałem, muszę powiedzieć. Tak przyglądałem się. Nie, w ogóle tak, go nie było. Taka szara eminencja. Taka, bardzo szara eminencja. To jest ważna postać tego Olympiakosu. On gra w każdym meczu regularnie po 90 minut, ale to nie jest piłkarz. Wiem, że miał numer 32, tak. I wiesz, nie strzela bramek i nie asystuje jakoś regularnie, więc... Tak, więc pasuje do naszej jednorazowym, idealnie, nie? Po jednorazowym obejrzeniu myślę, że nie ma kogo kruszyć kopii, naprawdę. No ale jak wam się, bo ten wynik, przypomnijmy, tam Olympiakos prowadzi już 3-0. No tak, tak. Fenerbahce między innymi za sprawą Szymańskiego, bo asystował, odrobiło i ma naprawdę teraz dobrą sytuację przed rewanżem, bo tylko jeden gol do odrobienia. Ty, Tomek, oglądałeś to spotkanie? Oglądałem. Ja też oglądałem, ale przysnąłem trochę. Wtedy nie jadł Słuchaj, między 30 a 45. Aha. Nie no, naprawdę byłem zaskoczony, znając klasę, jakość zawodników, jacy są Fenerbahce, ile im się płaci. No, wiadomo, na to też się patrzy. Że popełniają takie błędy i są tak nieporadni w grze defensywnej. No ten Sojunczu, no to przychodził samego siebie w pierwszej głowie. Naprawdę to podanie w poprzek właściwie boiska, które dało pierwszego gola. No ale dobra, ale no też tak jak słuchałem komentarza, no to swoje dorzucił do tego wyniku 0-3 trener, który też tam pokombinował ze składem. Postawił, drugą linię zmienił. Tak, postawił bardziej na nazwiska niż na to, co funkcjonuje. Tak. I kiedy dokonał tych dwóch zmian w środku pola, to zaczęło się układać. No, czyli kolejny mecz, w którym zmiany przynoszą Sebastian Szymański, skutek. No widać, że no po prostu ma czułutkę, ma to coś, że potrafi, bo w polu karnym zawsze jest Dzeko i zawsze jest on. Tak, i nawet jest, głową to jest dla niego bezcenne. No bo oczywiście jeśli chodzi o taką grę, liczbę kontaktów z piłką przed polem karnym, to może ich za dużo nie było, a jeśli były, to takie nie, powiedzmy, było się do czego przyczepić. Ale no w polu karnym no jest niesamowity. Zawsze jest, ta piłka gdzieś mu spada na głowę, na nogę i to trzeba umieć wykorzystać. I widać, że ma takie zaufanie Fenerbahce, że chcą, żeby on właśnie był tym pierwszym wchodzącym razem ze środkowym napastnikiem. Liczą na niego. No ta asysta początkowo wydawała nam się, nie wiem, nam, komentatorom i też przypadkowo, ale była jak najbardziej no, fantastyczna. Czy jesteś pewny, że to była asysta? Nie? Tak. Wiesz co, powtórki pokazały, że to była asysta. To nie było, że on chciał przyjąć kierunkowo i uderzyć, tylko to była asysta. Akurat w przypadku techniki użytkowej Szymańskiego nie podejrzewam, że się odbiła jak od drewnianego słupka. Tak więc to była asysta, ale wiesz co, patrząc na to akurat też to spotkanie, to w perspektywie naszej reprezentacji, no patrząc na przykład to, że Świderski zagrał dwa słabsze spotkania i nie wiadomo jak on w tej Serie A będzie dalej funkcjonował do Mistrzostw Europy, no to być może to jest miejsce dla Szymańskiego, żeby wcisnąć i Szymańskiego, i Zielińskiego, ale Szymańskiego faktycznie wyżej, tak? Mając grać z lewym i taki wolny elektron, który będzie biegał i wymieniał się trochę z lewym, stworząc, nie wiem, taki trójkąt Szymański, Lewandowski, Zieliński, no czemu nie? Bo faktycznie, no wiesz, ta asysta Dzeko, gdzie przedłużył głową, celowo przedłużył, tak? I tam był Sebek Szymański, który mu nie... Nie brakowało, tak więc no, aktywny był w drugiej połowie bez wątpienia, był zawodnikiem wyróżniającym się tego spotkania. Ale chyba też taki mecz, którego się spodziewaliśmy, taki dużo energii, dużo chaosu, dużo błędów, coś się dzieje z niczego nagle, taki no
do oglądania. Jak to powiedział komentator, gorące tureckie głowy i gorące greckie głowy nie mogły, bo tam był moment, jak mieli 3-1, że musieli się utrzymać już i piłce, i mówi, nie, no nie spodziewałem się, że oni mogą wymienić 12 i 15 podań, nie atakując. I zupełnie mnie nie dziwi, jeżeli będzie powtórka z rozrywki tylko po prostu w Turcji, a nie w Grecji. No. Panowie, wrócimy jeszcze do wątku Fenerbahce, ale też był inny polski mecz, tutaj już bez żadnej wątpliwości. Tomasz Kędziorek grał przeciwko Michałowi Skurasiowi i jest człowiek, który komentował Klub Brugge kontra PAOK. Wojtek Piela jest naszym gościem. Cześć Wojtek, witamy. Który z Polaków wypadł lepiej? Bo wiemy, który ma lepszy nastrój, bo wygrana Klub Brugge 1-0, chociaż mogło być wyżej, tam jeszcze niewykorzystany rzut karny. Natomiast który z nich, Tomek Kędziora czy Michał Skuraś, zagrali lepiej w tym spotkaniu? To zgodnie z wynikiem, Michał Skuraś zdecydowanie bardziej aktywny, bardziej żywiołowy, taki zawodnik, który dawał swoim partnerom okazję do zagrania do siebie piłki i w niczym nie przypomina, mam wrażenie, patrząc nie tylko na to spotkanie, ale też i na ostatnie tygodnie, bo przecież ten poprzedni mecz też dwie asysty z Anderlechtem w prestiżowym meczu, niczym nie przypomina tego zahukanego, gdzieś niepewnego, schowanego do szafy piłkarza z początku sezonu. Też oczywiście ostatnio nieco utorowała mu drogę do składu, przynajmniej w tym meczu poniekąd kontuzję Andreasa Skobolsena, piłkarza, który już 23 gole w tym sezonie strzelił dla Klub Brugge, natomiast też pomysł nowego trenera, bo w Brugge niedawno zmienił się trener, odszedł Ronny Dejla, trener Celticu Glasgow też choćby w MLS-ie pracował w New York City, no nie najlepsze wyniki w lidze sprawiły, że pożegnano się z Dejlą i zatrudniono tymczasowo na razie, ale idzie mu nieźle trenera rezerw, Nickiego Hayena, no i on preferuje nieco inny styl gry, taki jeszcze bardziej agresywny, z jeszcze większą liczbą skoków pressingowych, takim doskokiem, no i tutaj Skuraś jakby jeszcze te lepsze statystyki notuje niż właśnie Skov Olsen. No i w tym meczu nawet był taki moment, że podszedł do wykonania rzutu wolnego, też koledzy mu w ten sposób zaufali, schodził do środka. Ten strzał z rzutu wolnego też wcale nie był taki zły, co prawda niecelny, ale minimalnie ponad bramką jest miał okazję, żeby się wpisać na listę strzelców. Także myślę, że no w obliczu tego, że raczej nasza sytuacja ze skrzydłowymi to nie przypomina bardzo urodzajnej, to jak Michał Skuraś utrzyma swoją dyspozycję, to nie wyobrażam sobie, aby Michał Probierz nie sięgnął po niego na Euro. Ja sobie nie wyobrażam, żeby PAOK nie powalczył u siebie przy tym wyniku w kontekście awansu, bo na tym stadionie Tumbas w Salonikach zawsze jest bardzo, bardzo gorąco. Gorące greckie głowy. To jest, myślę, jeden z takich naprawdę przykładów, jak może być gorąco. A to prezes PAOK-u przecież, tak? Chyba Iwan Sawidis, ten słynny, co tak, z pistoletem po murawy wchodził, tak? W Salonikach jest taki specyficzny klimat dla ludzi szalonych. Mogę Wojtka zapytać o Ligę Europy? Nie. Dlaczego? No możesz, pewnie, ale że możesz. Ale to... Idealny scenariusz pod to, żeby jeszcze w ostatnim sezonie Jurgena Kloppa był wielki europejski kapitan. Ja nie zadałem pytania, on odpowiedział na pytanie. Rewelacja. Brawo Wojtku. To się nazywa telepatia. Dziękuję. Dlatego mówię, żebyś nie zadawał tego pytania, bo Wojtek wie, o co chcesz zapytać. Wojtek, twoim zdaniem Klub Brugge czy PAOK, który z Polaków zagra w półfinale? Ja cały czas będę się upierał, bo oglądałem to spotkanie, że PAOK jest w stanie to odrobić i ja bym stawiał na PAOK. Dlaczego ty stawiasz na Klub Brugge? Wiesz co, dlatego, że też oglądałem to spotkanie mimo wszystko, tak, przy komentowaniu. Uwaga. Tak, mam inną optykę po prostu. Uważam, że PAOK, znaczy inaczej, uważam, że PAOK musi zagrać zupełnie inaczej. Jeżeli zagra tak samo jak dzisiaj, to nie ma szans, bo Klub Brugge było ekipą, która, mam wrażenie, prezentowała taką większą kulturę gry. Też nie musieli nawet przyspieszać, mam wrażenie, szybko strzelili gola, tak, ustawili sobie to spotkanie w szóstej minucie, a i tak później no, mieli ten rzut karny, więc jeszcze powinni podwyższyć. Drużyna PAOK-u dopiero pierwszy celny strzał oddała w doliczonym czasie gry albo tuż przed tym doliczonym czasem gry i to też był taki strzał, który bramkarz spokojnie wyłapał. No i może oni też mają te atuty ofensywne, bo tam no, choćby Żywkowicz, Despodow, który wszedł z ławki rezerwowych, to absolutnie tego nie eksponowali. Natomiast no, 5-1 pamiętamy, tak, co się stało też w poprzedniej rundzie. Przegrali pierwszy mecz z Dynamem Zagrzeb na wyjeździe 0-2, żeby później odrobić w rewanżu i strzelić u siebie aż 5 goli. Jeżeli to będzie taki PAOK, no to Brugge będzie miała kłopoty. Natomiast jeżeli to będzie taki PAOK jak dzisiaj, no to myślę, że się Skuraś zamelduje w półfinale. Też dlatego, że no, choćby na przykład, widzicie, tutaj już troszeczkę gadamy, troszeczkę się wypowiadam, a o Tomaszu Kędziorze ani słowa, bo to taki występ bezbarwny trochę jak całego PAOK-u. Przy golu próbował ratować, jechał gdzieś tam na wślizgu, ale już nie był w stanie zablokować Wetlesena, który miał na spodziewanie mnóstwo miejsca jak na taką strefę niebezpieczną boiska. A poza tym w zasadzie trudno coś powiedzieć o tym występie, bo nie miał zbyt wiele pracy. Raczej tak wtopił się w tłum, jakichś wielkich błędów nie popełniał. Też ze dwa razy tam zagrał nieźle na wyprzedzenie, więc bym powiedział, że przyzwoity mecz, ale,
ale trudno coś tak tutaj jakieś laurki wystawiać, czy opinie na temat poszczególnych graczy PAOK-u. Może Tyson, bo taki bardzo doświadczony piłkarz, 36 lat, Brazylijczyk, on jeszcze mimo tego, że właśnie kilkadziesiąt lat na karku, no to on ciągnął ten PAOK im dłużej, ten mecz trwał, to po nim nie było widać jakiegoś zmęczenia. Także tak konstatując, podsumowując, dla mnie po tym pierwszym meczu klub Brychę faworytem, ale oczywiście biorąc pod uwagę ten fanatyczny grecki doping, no to tutaj w rewanżu będzie się jeszcze. Ale to taka delikatna uszczypliwość z mojej strony. Jeżeli Kędziora nie był widoczny, nie miał roboty, no to chyba klub Brygę nie grał dobrze, no bo jeżeli środkowy obrońca ma tak zwany dzień normalny w pracy, a nie musi tam się mocno napocić, żeby blokować wszystko, no to gospodarze chyba nie stwarzali nie wiadomo jakiej liczby sytuacji. To prawda, i tak stworzyli więcej niż PAOK, więc to dlatego wygrali. Najbardziej atrakcyjny. Nie był to wielki mecz po prostu, ale Brugia była od tego jednego gola lepsza. No, wiesz tak co, samo, na pewno... Tak samo... Na pewno, przepraszam, że ci wejdę słówek, Wojtek, bo mówisz, że PAOK musi zagrać inny mecz. Jestem przekonany, że zagra inny mecz. Mhm. PAOK w lidze. PAOK to jest zespół, który najczęściej komentowałem w tym sezonie Ligi Greckiej i oni u siebie starałem się dominować, nawet jak grałem z tymi najlepszymi zespołami, czyli Panathinaikos, AEK. PAOK cały czas walczy o mistrzostwo Grecji. Mhm. Nie jest przypadek. Razvan Lucescu bardzo mocno rotuje tym zespołem i też jest ciekawa charakterystyka u nich, chyba ze względu właśnie na tego szkoleniowca. Były takie mecze, że było czterech różnych kapitanów w PAOK-u, bo co chwila zmiana i zawsze opaskę kapitańską przejmował ktoś inny. To ma pokazywać to, że ten PAOK jest taką jednością i rzeczywiście tam nie ma takiej jednej gwiazdy, ale zespół uważam bardzo dobrze skomponowany. A czy w roli gospodarza są bardziej przekonujący niż Olympiakos? Czy... Myślę, że jest większa dysproporcja pomiędzy tym, jak PAOK gra na wyjeździe, a u siebie, niż Olympiakos. Więc ja stawiam na to, że PAOK, jeżeli pokaże tę twarz z ligi u siebie, to uważam, że PAOK awansuje. Wojtek, bardzo ci dziękujemy za ten raport. A jeszcze nie, na koniec jedno pytanie, bo widzę, że piękna niderlandzka wymowa nazwy Club Brugge. Chcielibyśmy się dowiedzieć, to my źle czytamy, czy to ty źle czytasz, czy obie formy poprawne? Jakoś, nie po flamandzku pewnie i po francusku. Nie? No, tak gdzieś usłyszałem, że podobno bardziej poprawnie jest po tym belgijsku klub Brycha, ale ja jestem daleki od, nie wiem, tutaj bycia jakimś świrem strasznie językowym, bo wiemy jak to jest, no, jesteśmy z takiego kraju, że my sami mamy trudne nazwiska i na przykład to, że Anglicy mieli problemy wymawiać Szczęsny, mówili Czesny, no to powinniśmy się, nie wiem, oburzać, że dlaczego nie nauczyliście się Szczęsny. Także w tym kierunku bym szedł. Ta wymowa mam wrażenie, że no taka już jest, ale jakby była Club Brugge, to chyba... Dziesięć lat w Niemczech mówili na mnie Wiśniarek, a nie Wichniarek. Nie mogli się tego nauczyć, a ciągle pisali Artur z H, Arthur, tak więc co mam ci powiedzieć? A nie obrażałeś się na to? No nie obrażałem się. No. Ty jak miał się obrażać, jak z Wiśniarka zrobił się Kyniś. To też fakt. Wojtek Kela, dziękujemy Wojtkowi. Zostajemy między innymi z Kyniśem. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie, chcecie jeszcze zadzwonić do eksperta od Ligi Tureckiej, żeby nam powiedział, co się wydarzyło w tym meczu Fenerbahce? Fenerbahce, no od tego trzeba. Ostatnio w mocy futbolu. Tak. Krzyśka, dzwonimy do Krzyśka Gerlaka. Fan Fenerbahce i to taki naprawdę no, przez duże F. Niech wytłumaczy trenera. I te gorące tureckie głowy. Tak. Ale tak, Adam, tak, skoro bawimy się w prognozy, to ja myślę, że tak półfinału bez greckich zespołów. Tak. Jednak? Tak, że bez Olympiakos. Mimo tego, że Olympiakos wygrał. Tak, ale jakoś to Fenerbahce... Też czujesz, jednak... że Fenerbahce? Że tak Fenerbahce najbliżej? Nie, no Fenerbahce ma klasowych piłkarzy. Też mi się tak wydaje. Też mi jest do tego najbliżej. Ja będę obstawał, że PAOK przejdzie. Olympiakos nie wiem, bo rzeczywiście... Ale stawiałbyś dzisiaj PAOK, tak patrząc po tych pierwszych meczach ćwierćfinałowych, że w ogóle do triumfu w całych rozgrywkach? Nie, bo my chyba tak mówiąc o Fenerbahce myślimy, że mogliby całe rozgrywki wygrać. Tak, czekaj, zaraz ci powiem, na kogo trafia PAOK, z kim miałby ewentualnie zagrać. Także Liga Konferencji bez greckich, a Liga Europy bez angielskich. Z Fiorentiną albo z Pilsnem. No to pewnie Fiorentina, chociaż. Ojej, jaki słaby był ten mecz. Ojej. 0-0 po bezbarwnym. Ale naprawdę zdziwiła mnie statystyka, że w tej edycji Ligi Konferencji Wiktoria Pilsen straciła tylko jednego gola. I to było widać. Jest mocno. Że rzeczywiście w tej defensywie się trzymają. Skoro o Fiorentinie, to strasznie dobrą markę ma we Włoszech trener Fiorentina Vincenzo Italiano. I naprawdę, oglądając wielokrotnie Fiorentinę, nie wiem dlaczego. Bo tego Italianu chcą wypchnąć, on już w tej Fiorentinie chyba trzeci sezon pracuje, wypchnąć do jakiegoś wielkiego klubu i ja nie wiem za co. Naprawdę, nie jestem w stanie zrozumieć, co oni w nim widzą, czego ja nie widzę. Mhm. Także nie było widać w tym meczu, bo tam paru dobrych zawodników jest.
a jakoś nic więcej z nich wydobyć ten trener nie może, ale markę ma naprawdę bardzo dobrą. Może za nazwisko, bo Italiano. Może za nazwisko, słuchajcie. Bardzo lubię w tych programach gościć fanatyków, a to jest fanatyk pełną gębą, Krzysiek Gerlach. Tak, fanatyk tak. Fenerbahce, gościem, mimo że północ już wybiła, to na koniec jeszcze. Krzysiek, tłumacz, co się dzisiaj wydarzyło w tym Pireusie, bo i tak mieliśmy do ciebie już nie dzwonić przy 3-0, bo pewnie byś nie chciał z nami gadać, no ale jest 3-2, więc cały czas szanse na awans Fenerbahce ma. O, nie słychać. Już piątek. Dobrze. Mamy już piątek, także no powiem tak, no czwarta porażka w Fenerbahce widzę konferencji stała się faktem niestety, ale jest to porażka z nadzieją, że tak powiem, z nadzieją na to, że w domu przy rewanżu, przy pełnym stadionie kibiców i z Fredem, mam nadzieję, w pierwszym składzie będziemy w stanie tę jedną bramkową stratę odrobić. I powiem wam jeszcze, panowie, że do momentu zobaczenia wyjściowego składu byłem spokojny o wynik, a potem już wiedziałem, że będzie grubo, że będą dymy. No i rzeczywiście tak się stało. A czemu, czemu ten trener podjął takie decyzje personalne? Bo co, no chciał dać szansę innym, zlekceważył przeciwnika, bo no... Dlaczego? To jest jego trzecie ogólnie podejście do tego Fenerbahce, prawda? Powiem panu, panie Arturze, tak. Mówi mi Artur, ja już taki stary nie jestem. Dobrze, Artur, już. Powiem ci, że w tym meczu generalnie zabrakło naszych czterech kluczowych zawodników. Jest to Aleksander Dziku, czyli nasz najlepszy stoper, Ismail Jukrzek, czyli taka najlepsza szóstka, Brazylijczyk Fred, którego też właśnie bardzo zabrakło, no i Ferdi. Sytuacja jest taka, że w przypadku Dziku było pewne, że nie zagra, bo kontuzja, natomiast cała pozostała trójka, którą wspomniałem, dopiero teraz wracają po kontuzjach i sztab medyczny powiedział trenerowi przed meczem, że oni są gotowi na 20-30 minut. Ferdi musiał wejść wcześniej, bo kontuzji doznał Jordan Osterwold. No i było widać też już tą różnicę na tej lewej stronie, że ten Ferdi tam jest. A obecność Zajca i Krunicia w drugiej linii była spowodowana właśnie tym, że Fred i Jukrzek dopiero wracali po kontuzji i tak jak wspomniałem, nie mogli zagrać jakby od początku, bo nie byli na to gotowi. No i byłem pewien, że tak się ten mecz ułoży, bo już niemalże identyczna jedenastka była wystawiona przez Kartala w spotkaniu pucharowym z Ankara Guczu, które skończyło się 0-3 i żeśmy wylecieli z pucharu Turcji. No więc mówię sobie, oj, będzie grubo. Dobrze, że jeszcze ten stadion był w zasadzie pełny kibiców Olympiakosu, że to się nie podzieliło, bo byłoby nie dosyć, że grubo na boisku, to jeszcze na trybunach. Co podejrzewam, że będzie w Stambule, tym bardziej, że atmosfera jest podgrzana, bo po pierwsze to te rywalizacje turecko-greckie zawsze na tych wielu frontach są ogniste, a też troszkę to jeszcze bardziej zaognił Edin Dzeko. Tam była taka sytuacja, że kibice Olympiakosu krzyczeli i gwizdali w jego stronę, to ten dumnie wystawił pierś i tą flagę turecką i ją pokazywał. Także no, na Kadıköy będzie na pewno grubo, będzie piekło, ale mam nadzieję, że ten wynik odrobimy i będzie okej. No, to mi się podoba. A czy Sebastian Szymański, widziałeś go w takim normalnej dyspozycji jak ostatnio, czy coś w jego grze, ustawieniu było, odbiegało od normy? To znaczy, jeżeli jest ustawiony tak, jak to powinno być, czyli mając za plecami Freda i Ismaila, o czym mówiłem, to jest taki ich najlepszy trójkąt wtedy Fenerbahce, wtedy Jukrzek jest ustawiony jako szóstka, on broni, Fred jest box to boxem, a Seba praktycznie może być takim drugim napastnikiem zaraz za Edinem Dzeko, o czym tu żeście panowie wspomnieli, no to tak. Natomiast w tym meczu było widać ewidentnie, że tam Zajcowi i Kruniciowi piłka zdecydowanie przeszkadza i Sebek przez to też znikał. To było już właśnie, widziałem podczas sezonu, że gdy jest taka sytuacja, że ci nasi rezerwowi pomocnicy grają, no to Seba musi się dużo cofać i być taką bardziej ósemką. Natomiast on tam te swoje sytuacje potrafi znaleźć. Czy ta głowa, czy właśnie ta piękna, znaczy piękna, no dla mnie piękna, bo ja tam bardzo strasznie to przeżywałem, to podanie przy golu Irfana. Także tak jak mówiłem, do 60 minuty to chyba było jakieś Lozerbacze czy coś innego, a od tej 60, kiedy na boisku pojawił się i Fred i Ismail, to żeśmy zaczęli grać i jestem pewien, że gdyby oni byli w pełni zdrowi i zaczęliby ten mecz od pierwszej minuty, to byśmy ten Olympiakos pokonali, pomimo że mogli się czuć w tym meczu nasi piłkarze tak jak ich rywale w Super League, gdzie praktycznie cały stadion jest przeciwko nim i wszyscy kibice są nastawieni negatywnie, ale no, odwróci się sytuacja na Kadıköy i mam nadzieję, że to będzie naprawdę taki mecz, gdzie pokażemy naszą grę.
i będziemy w stanie awansować dalej. Ale myślę, że była to obiektywnie piękna asysta, nie tylko tak kibicowsko, ale obiektywnie naprawdę piękna asysta Szymańskiego. Tak, tak, on generalnie ma coś takiego, już zaobserwowałem w tym sezonie, taki magic touch i to jest też takie z takim pierwiastkiem niepewności, że trener ma takie wahania, czy go, pomimo że on jest niewidoczny i że nie gra najlepiej, czy go zmienić, czy nie, bo on coś takiego ma, że jest 90 minuta, tak jak były derby z Besiktasem, co było takim wynikiem 3-1 się zakończyło i tam Szymański taki był trochę niewidoczny, a tu nagle 90 minuta dostaje podanie od Miciego Baczuaja i zza pola karnego uderza przepięknie i przypieczętowuje to zwycięstwo, także on jest tak, wprowadza coś tak, taką niepewność, ale w takim pozytywnym znaczeniu. Plus no właśnie jest jednym z niewielu zawodników takich w barwach Fenerbahce, który potrafi właśnie taką piłkę odegrać, nie? Tak jak to zrobił do Irfana, także już w tym sezonie 15 asyst i 12 bramek, także pomimo tego, że tam trochę się zatrzymał w pewnym momencie, to jest naprawdę obiecujący wynik. Odrobią? Krótkie pytanie na koniec. Tak, tylko postaraj, poczekaj, odrzuć wszelkie teraz kibicowskie zawirowania, tak jak najbardziej obiektywnie. Fenerbahce odrobi? Jak najbardziej obiektywnie odrobią i wygrają 2 albo 3-0 nawet. Jestem z tobą. Nie spodziewałem się takiej innej odpowiedzi. O, w ten sposób. Krzysiek Gerlach. Krzysiu, bardzo ci dziękujemy za połączenie. Pozdrawiamy. Dziękuję również. Bardzo mnie cieszę, jak zawsze możemy zaprosić takiego pasjonata pełną gębą, bo Krzysiek takim jest, człowiek utożsamiający się bardzo mocno z Fenerbahce. Panowie, bardzo wam dziękuję, jest piątek, więc kończymy ten program, bo zaczęliśmy go w czwartek, już jest piątek, już wystarczy. Ale meczów dzisiaj było naprawdę ciekawych sporo. Myślę, że przy tych rewanżach też się tutaj zbierzemy w takim samym albo w podobnym gronie, żeby to wszystko podsumować. Artur Wichniarek. Dziękuję bardzo, dobranoc. Damian Gąska. Dziękuję. Tomek Lipiński. Ja dziękuję. Ja dziękuję również. Bądźcie z nami, kanał sportowy oczywiście od jutra, a właściwie już od dzisiaj za parę godzin kolejne programy. Do zobaczenia.